No witam. Tutaj chciałbym Wam pokazać problem, jaki występuje przy montażu węża do aquastopu, do tego zaworu aquastop. Jakie są przyczyny i błędy podczas montażu tego. Bardzo dużo użytkowników pyta o ten problem, a mianowicie jest to problem taki, że podczas tutaj pokażę na przykładzie montażu zaworka, który jest oryginalny, on jest zaciśnięty oryginalnie na tych obejmach. Jest akurat jeden tylko ząbek został. Podczas nakręcania, ja tutaj pokażę, mam tak zepsuty, on jest akurat uszkodzony. Podczas nakręcania tego zaworku na zawór aquastop i zaciśnięcia, tu jest taka kryza. Jak za bardzo nakręcamy do oporu, ząbki zostaną wyłamane i ten zaworek nadaje się tylko na wyrzucenie. Nowy kosztuje około 40 zł, więc trzeba kupić taki nowy zaworek, tak jak w tym przypadku, i nakręcić, i będzie wtedy wszystko w porządku. Mówię, tym jest problem podczas siłowego nakręcania tego. Tu są ząbki, tu jest kryza. Podczas nakręcania w tą stronę wyłamują się ząbki. To jest akurat w filtrach modelu Tetra Tech model 700. Dzięki.